Ja myślę, że to tak naturalnie powinno być, nie? Pogłębienie relacji z Jezusem prowadzi nas do odkrycia Ojca, bez względu też nawet na naszą historię osobistą, bo dzisiaj mówi się, że nie mówi się, tylko tak jest, jest to społeczeństwo, żyjemy w społeczeństwie takim trochę bez Ojca i wydaje się, że ten brak jest nie do wypełnienia. Czyli jeżeli ktoś nie ma doświadczenia Ojca, trudno mu otworzyć się na Ojcostwo Boga. Niewątpliwie jest to trudne, ale myślę, że to absolutnie nie jest przeszkodą, żeby odkryć Boga jako Ojca. Potrzebujemy spotkania z Bogiem Ojcem, ale bez takiego też nerwowego, jakiegoś napiętego, nie wiem, szukania, ale takiego otwierania naszego serca poprzez uświadomienie sobie, że ja Go potrzebuję, ja Go nie znam, ja się Go boję, przeraża mnie, doświadczenie Ojca mam takie, albo Go w ogóle nie mam, nie? Ale ja potrzebuję usłyszeć od Niego, że jestem kochany. Jakby na nowo przypomina i kładzie właśnie akcent na ten element życia wewnętrznego, jakim jest zbudowanie go na tym konkrecie, jakim jest wiara w Trójcę Świętą, pewną dynamikę, w relacje, w komunię, nie w jakąś taką abstrakcyjną jakąś wewnętrzność, nie? Albo w jakieś takie wewnętrzne schowanie się w sobie, tylko zawsze ukierunkowujące mnie na jakiś solidny fundament, a tym fundamentem jest właśnie Bóg w Trójcy Jedyny. Ojciec, Syn i Duch Święty. Osoby konkretne. Ale myślę, że dzisiaj jest to osoba, która myślę, że szczególnie powtórzy przesłanie Teresy od Jezusa. Człowieku, masz życie wewnętrzne. Masz życie wewnętrzne. I to nie byle jakie.